Raz, raz, raz. Witajcie. Witajcie w moim ogrodzie. Ja korzystam z takich mikrofonów. Mam takie też do nich kabelki. Mikrofonem to są komiki. Komika, bardzo fajne. Tańsze były od tych Rodo. Rod czy coś takiego. Ja przesyłam obraz do telefonu, czy zdalnie, nagrywam za pomocą Reven Eje, coś, nie wiem jak to po angielsku przeczytać. Reven Eje, coś takiego. To jest w komplecie od DJ-a z gimbalami. To jest w pakiecie combo, tak zwanym, wideo. Mam jeszcze do sterowania obiektywem, że na przykład mogę dać manualny obiektyw i na przykład ostrością ostrzyć, albo mogę dać na przykład obiektyw zooma, mogę dać z autofokusem, ale na przykład za pomocą tego silnika zmieniać po prostu ogniskowo. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, więc nie mam przetestowane, nie mam odpowiedniego obiektywu, który by mi wziął, nie był za ciężki na ten mój gimbal, który mam. Ja mam RS, czyli Ronin SC2, tą wcześniejszą generację, ale ja to mogę używać też niezależnie z gimbalem. Jak podłączę to pod gimbal, to za pomocą na przykład w aplikacji DJ-a mogę widzieć obraz i na przykład sterować gimbalem, widząc obraz, określić obiekty, zaznaczać, mieć joystick na telefonie i zmieniać to. Ostatnio widzieliście na moich nagraniach, jak zmieniałem kamerę, żebym obracał to właśnie przy pomocy Ryan Eje i sterowałem gimbalem. Ja to normalnie podłączam, jak idę na spacer do Nikona Z, że tutaj podłączam go przez HDMI i go daję tutaj tak. Dajcie mi sekundkę, włączę go od razu. To się po Wi-Fi łączy z... Tutaj go włącza, macie dwie anteny. Po HDMI i nagrywam obraz. Tylko teraz się muszę połączyć z moim telefonem. Włączyłem. A gdzie mam telefon? Telefonu nie wziąłem. Cięcie idę po telefon. Włączę teraz nagrywanie ekranu w telefonie i wam pokażę, jak się to włącza. Łączę się z aplikacją DJ-a i mamy konek rewieje. Biorę konek, muszę zmienić Wi-Fi. Tu jest Bluetooth wyłączony. Muszę wejść w Wi-Fi, wyszukać tego Eje. Jest. Pa. Niech połączy. O, w tym momencie się łączę. No połącz się, już jesteś połączony. Ok. Jak włączę aparat, o, to powinien pokazać obraz. No wyostrz gdzieś tam. O, tutaj bierze i ostrzy. Tak to bierze i wygląda. Jeżeli mamy N-Loga, to możemy sobie luty powłączać. Jakbym na przykład przyszedł obraz w N-Logu, jak nagrywamy, to są luty. Ej. Tu muszę włączyć nagrywanie. Tutaj włączam, jak tutaj włączę nagrywanie, to się nagrywa do tego urządzenia. Jak zrobię stop, to pokażę wam, te nagranie tutaj się powinno pojawić. O, patrzcie, ile tych nagrań jest. Te stare zaznaczę i usunę, bo będą przeszkadzały. Jest ograniczona ilość miejsca, więc stare nagrania idą delete, ok? No i tutaj to, co nagrałem kawałkiem, oczywiście deszcz pada. Jakżebym tylko wyszedł, to zaczęło padać standardowo. I tak to ja właśnie mam z tym nagrywaniem. Jest ładnie, wyjdę, postawiam się, wszystko i zaczyna lać deszcz.
Nic, zwijam się, może dokończę to nagranie później. No nic, kończę. Stop. Wrócę może później do tego. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, jak deszcz pada. Dobra, wróciłem. Nic, trudno. Powiem wam, trudno nie wpaść tu w depresję w tym kraju i z tym deszczem. Jeszcze raz łączę się z tą aplikacją. Ok. I tutaj można sobie wybierać luty. Można nawet wybrać, żeby się nie nagrywały te, tutaj macie informacje z kamery, tylko sam obraz, żeby się nagrywał. Musimy wcisnąć tutaj ten recording na telefon, żeby się rejestrowało, włączyć nagrywanie w kamerze, jeżeli jest na gimbalu, to urządzenie steruje gimbalem i żeby nagrywało się do środka. Pokażę wam, tutaj macie ten kawałek nagrania, który nagraliśmy. Ja teraz włączę recording i wam postaram się pokazać. Tylko mój model się przewrócił, wiatr go przewrócił, więc wezmę go i go poprawię. Bo zazwyczaj jak nagrywam, to mi się, to mi ten, funfle tutaj nie dopisują moi, więc zakupiłem koleżków do nagrywania. Także to wygląda tak. To tutaj już działa. Włączę sobie. Jedyny minus jest... O! Tutaj mamy podgląd. Nie wiem, czy widzicie tam w kamerze. Nagrywam obraz z telefonu. Jeszcze włączam recording. Zapiszę się to, co nagrywam do środka. Do tego urządzenia. Zobaczcie, widać punkty AF. Mamy 600 mm. Nie jest to najgorsze rozwiązanie, dlatego że mamy możliwość wziąć oko. Bardzo to nie odstaje, nie odstaje też do góry, nie odstaje też gdzieś bardzo na boki. Mamy ten kabel stosunkowo krótki. No i rejestrujemy to w telefonie. Minus jest taki, że jak przestajemy na przykład coś robić i nam się uśpi ten Ryanair, to się rozłącza nagrywanie w telefonie i wtedy no, trzeba włączyć nagrywanie, zanim zaczniemy działać, ale to nie jest problematyczne. Możemy włączyć nagrywanie, schować telefon do kieszeni i sobie możemy iść i nagrywać i on automatycznie będzie nam brał i nagrywał. Pokażę wam, jak tutaj widać w środku. O, gdzie jak oko wynajduje. Tutaj mamy naszego zimorodka, mojego funfla, mamy 1800 ISO 2000. Jakbym taki w locie chciał brać, to i tak mamy widno, bo jest tylko 4-5000, więc nie jest źle. Tam już widać wróble, pokażę wam, już się schodzą. Tutaj ich trochę postraszyłem. O, robię zdjęcie i mogę podejrzeć i to też się tutaj nagra wszystko, nie? Więc jest bardzo fajnie. Mogę przełączyć na wideo, nagra się ekran z wideo tutaj. O, włączę rejestrowanie i pokażę wam ten obraz. Przybitkę z tamtego, jak widać ze środka, z normalnym wideo, więc troszkę go nagram. O, i teraz go wezmę i wyłączę nagrywanie.
działa to bardzo fajnie, jest lekkie, jest kompaktowe, tylko że to Ryanair chyba kosztuje 250 funtów. Ja dopłaciłem na przykład do gimbala chyba właśnie 200 funtów, żeby mieć ten silnik do zmiany ogniskowej. I to Ryanair, żeby mieć, no ale to i tak robiłem zakup, to już mi zostanie następnego gimbala, jak będę kupował, to już po prostu widzę ja to bez tego combo i te combo będę miał. O, już moje łobuzy tutaj przyleciały, tak to bierze i wygląda, to wam jeszcze pokażę. O, widzicie, przestało mi nagrywać tutaj do środka, ale możecie zmieniać kolorystykę, od razu nagrywać. Jak tutaj to zresetować, kurna. O, już jest kolor. Luty macie, 3D możecie niby nagrywać chyba. Tu jest zebra. Też może być włączona na prześwietleniach. Tutaj macie chyba przepalenia, pokazuje. A, wygasła tutaj ta kamerka. O, spróbuję tak go tutaj wyostrzyć, żebyście widzieli. O. Tylko tak oprzeć to, tą kamerę na kolanie. No, oprzyj się tutaj ładnie i zobaczymy. Okej. O. Przepalenia pokazuje. Ostrość chyba. Gdzie jest? Możecie pokazać. Luty macie, możecie włączyć luty. N-Log na przykład. I macie kolory i to się od razu nagrywa, ale to jak nagrywacie na przykład wideo w N-Logu, to wtedy sobie możecie tutaj luty wziąć przykładowe po to, żeby lepiej to brać i widzieć. Tak to bierze i wygląda. Zobaczę jeszcze, czy się tutaj ekran nagrywa. Tak, nagrywa się ekran iPhone'a, czyli wracam w tą aplikację. Disconnected, widzicie, był disconnected i on się ten i znowu muszę właśnie włączyć nagrywanie, żeby on to rejestrował do środka. Do wewnątrz. Ok. Jest to bardzo fajne ogólnie rozwiązanie. Mi się podoba. Bo jest kompaktowe. Biorę tylko to i ten kabel ze sobą. Nie muszę niczego kombinować. No chyba, żebym chciał mikrofon, no to bym musiał jakoś tutaj to zakombinować, ale akurat nie potrzebuję mikrofonu, więc tak to bierze i wygląda. Na temat pakietu gimbala, jak to wygląda na gimbalu, to wam zrobię osobne nagranie, co tu ludzie krzyczą. Jakoś mam pecha, wiecie, co idę wam nagrywać materiał tutaj, jak działa ten EF, to mi tutaj ten ptaki nie dopisują akurat. Nie wiem czemu tak jest, no ale zobaczymy. Tu mi zimorodek, nie zimorodek, tylko ten strzyżyk chyba gniazdo zaczął robić na wędzanie. Tutaj zobaczcie, mam tutaj, pokażę wam, tu są budki, zobaczcie, tu jest budka, tutaj jest budka, jakieś tam gniazdo pod spodem też takie tu, a on zrobił mi tutaj obok gniazdo pod tym daszkiem. Musiałem je zniszczyć, co mi smutno było, no bo no ale tutaj mają krzaki niezłe, w których mogą brać i działać sobie. Rudzik przyszedł. O, AF. To jest AF 180 600 Nitor. 1/3000. Ej, no chodź tutaj. Nie chciał wyostrzyć. Jak to bez lustra mają, jak nie ma żadnej ostrości, to mają czasami ciężko z podjęciem decyzji, co zrobić. Wtedy najczęściej trzeba ręcznie wziąć. No. Przyoszyć wtedy trzeba ręcznie. A tam jest hop. Tu by się przydał punktowy AF, ale ja używam 3D. Często sobie daję radę nawet w takich sytuacjach, jak widzicie. Tak to bierze i wygląda. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Już się kupiłem. Także już się mam. Ja je kupywałem, bo myślałem, że wyzdrowieje, bo mi lekarze mówili, że wyzdrowieje. Miałem w planach Nikonem Z6 nagrywać takie krótkie wideo, mieć go na szerokim kącie Z6, żeby był szeroki kąt. I po prostu D800 przy pomocy Sigmy 7200 robić te zdjęcia, a tego mieć Z6 na krótki, na szeroki kąt, ewentualnie do nagrywania takich przybitek z wesela.
i po to kupiłem ten zestaw z gimbalem, żeby się tego poduczyć, ale niestety nie wróciłem do pracy zawodowej żadnej. Choroba mi nie pozwala. Dzisiaj, jak widzicie, deszcz mnie przegania. Strasznie. No i dystans mogę zrobić do ogrodu. Myślałem, że dzisiaj pójdę na spacer, ale za bardzo mnie boli wszystko. Nie dam rady. To chyba tyle, co wam chciałem pokazać. Naprawdę jest to fajne urządzonko. Mamy przejściówki, kable do różnych kamer. Także zrobię wam później osobne nagranie, typowo jak to wygląda. Wrzucę wam linka do ceny samego tego urządzenia. Moim zdaniem, żeby to tak kupić po prostu samemu, żeby sobie gdzieś tam amatorsko coś tam nagrać, to jest bez sensu. Lepiej kupić tą przejściówkę do telefonu. Wtedy widzicie, co nagrywacie. O, tu mi się znowu przestało nagrywać do środka. O, teraz włączyłem. Nie wyłączam wam się, bo to się też czasami nagrywanie wyłącza. Jak nic nie robię, wiecie, i się uśpi, to się rozłącza z telefonem, nie? I się wyłącza nagrywanie. Bywa to czasami upierdliwe, trzeba na to zwracać uwagę. Coś tutaj do mnie przyleci? Taki w locie. Nie zdążyłem. Takie fajnie ten Z9 ze 186 działa. Tylko tutaj nie mam jak poćwiczyć robienie zdjęć łobuzą. Powiem wam, że wydaje mi się, że na tym najnowszym firmware'ze to ten AF działa troszkę gorzej. Przełóż się tutaj. Podobają mi się bliki w tym obiektywie. Widzicie te bliki? Są rewelacyjne. Pokażę wam, zobaczcie, są rewelacyjne te bliki. Są bardzo, bardzo fajne. Nie mam pojęcia, czy się coś nagrywa na tej kamerze. Wyjdzie znowu, że gadam na darmo. Na razie same wróble. Wiecie, możemy zrobić testa, bo ponoć na F8 to są ostrzejsze zdjęcia, tylko modelami brakuje. Dobra, na tym modelu zrobimy. Teraz mamy na 6.3. Ok, zdjęcie. A weźmy przysłonę F8 i weźmy F11. Porównam te trzy zdjęcia. Także zobaczmy. O, szczur przyszedł. Nie wiem, czy zobaczycie szczurka. Jest, widzicie? Łobuz schodzi i uciekł tam. Tam uciekł. Nie boją się mnie. Już do mnie przywykły. Nie stanowię dla nich zagrożenia. To są moi wierni towarzysze w ogrodzie. Bywa kos, śpiewak, strzyżyk, kidwa, para kosów, para bogatek, para tych, no, bogatki, te drugie są, no, wyleciało mi teraz. Chyba mysz, bo mniejszy szczur. Myszka. Nie, szczur. Szczur chodzi tutaj. Ale się tłuką się. Tłuką się. Tu zostawiłem takie krzaki, że zobaczcie, mają dosyć spore te wróble i tutaj mają gdzie się gnieździ. Te domki chyba mi niepotrzebnie pozakładałem. Było zainteresowanie, ale nic tam. O, tam jest ta kochać pokrzywica, jest w karmiku.
Też parka jest tutaj. Młode są. Tak działa AF tutaj. Nie narzekam, ten aparat dla mnie jest idealny. Ten zestaw będzie ze mną już do końca, raczej nie będę wymieniał sprzętu, bo robię to hobbystycznie. Przykłady D3 na przykład pokazują, że kupę lat są sprawne, jak się nie popsuje, bo tutaj nie ma mechanicznej migawki, więc nie ma co się popsuć za bardzo, więc jest szansa, że będzie ze mną długo. Nie wiem, czy je słyszycie, jak ładnie śpiewają. O, tam się schowała. O Jezu, 25 600. Zmniejszymy tutaj. A, bo mam F11, damy F6-3. O, od razu będzie inaczej. Dobrze jest. Ciekawe, jakie zdjęcia będą na F11, czy tą ostrzejsze. No ja sobie tak siedzę, jak mi pogoda pozwala, w moim własnym ogrodzie i mam duże fajdy. Czasem siedzę tam w Czetowni, ale nie dzisiaj. No to by się już teraz przydał punktowy AF, czyli taki. Ja zazwyczaj używam 3D. Kamera. Gdzie się schowałeś? A tam jesteś. A, ty bierzesz te. No dobrze, bierz sobie tamten. To są specjalnie dla was sierść z wyczesywania psów i kotów. Szczur chodzi. Dobra, to kończę wam to nudne nagranie. Wyłączam kamerki i ja sobie tutaj będę nadal sobie siedział i robił sobie zdjęcia i cieszył się tymi zwierzakami z mojego ogrodu. Tak to bierze i wygląda. Ale za chwilę. Nie chcę ich teraz straszyć. Słynne F11. Że będą ostrzejsze te zdjęcia. O, słońce zachodziło. Szczur uciekł. Nagrywam. Jakbyś mogła tam zacząć się nagrywa i włączyć przycisk rekord na tym, żeby się wyłączyło nagrywanie. Nagrywa się? Jest taka czerwona otoczka dookoła? Jest? To teraz nie tam, w gimbalu, czerwony gimbal, to co masz niżej, ta rączka, niżej, tam masz, tam niżej, czerwony przycisk masz, tam na dole, tak gdzie patrzysz, o, okej, okay. Jestem trochę z innej perspektywy, zobaczcie, wygląda to tak, żeby wam pokazać, bardziej wyostrzy tutaj, schowam się, to może wam wyostrzy, rejen eje, jeszcze wam tutaj pokażę, włączę nagrywanie ekranu, że... Połączę się z tym urządzonkiem. Jest połączony? Jest. I zobaczcie, ja tutaj mam te nagrania, co robiłem na przykład. Widzicie? Tutaj nagrywałem. I tutaj to wszystko bierze i widać. Żeby to móc wykorzystać, to robię wam przybitkę, musicie zaznaczyć wszystko i musicie zapisać tak w telefonie. Zapisuje się?
bo nie widzę. Tak, widzicie, macie potwierdzenie, że zostało zapisane w telefonie. No i teraz jak wejdę w galerię, to tutaj będę miał to wszystko. On musi się synchronizować, ale widzicie, mam te nagrania. Także będę miał je do wykorzystania. Tak to bliżej wygląda. Dziękuję Wam, że odwiedziliście ten kanał. Pokażę Wam jeszcze, o. Wieje, zaraz znowu przyjdzie deszcz, także nie będę robił takich przebitek. Wygląda to tak, ma to dwie anteny, które można świetnie sterować. Jest to po Wi-Fi, piątej chyba generacji. Tutaj macie podgląd na światełkach. Spróbuję wyostrzyć na to. Macie podgląd na światełkach, ile jest baterii i że jest połączone. Tak to bierze i wygląda. Ja się jeszcze Wam postaram nagrać, a je jak działa ze środka, z aparatu dzisiaj parę minut i pofotografować ptaki, żebyście mieli. Ale jak chcecie zobaczyć ogólnie jak to działa, to mam takie długie, nudne nagrania, jak testowałem AF z Sigmy 150-600 z Nikonem Z6 II i potem z Nikonem Z9, więc jest wszystki obraz, jaki jest po prostu nagrywany ze środka kamery, to jest przy pomocy tego urządzenia. Ono jest o tyle fajne, że mając go na gimbalu sterujecie gimbalem po prostu przy pomocy i widzicie co robicie. Joystick, możecie śledzić jakieś obiekty, może Was śledzić, macie podgląd na bieżąco i on tutaj ma ładowanie, więc go na bieżąco możecie ładować na przykład z powerbanku. On się ładuje też z gimbala, więc jest to bardzo fajne. Jeżeli nagrywacie w N-Logu, to możecie też sobie włączyć w podglądzie jakiś tam log, żeby mieć to kolorowe, czy taki sam, jak będziecie ustawić to podobny, co macie na finalny, podbić o tyle ekspozycję, czy to pozmieniać będzie finalnie, żebyście widzieli, czy nie przepalacie, nie? Bo w N-Logu to jest wszystko na zero ucięte i często tak, że nagrywacie w N-Logu jest w porządku, a użyjecie profilu powiedzmy do danego aparatu i macie przepalone wszystko. Ja ostatnio tak miałem, posłuchałem się, że mi tam kazano o 1,5 EV przepalić nagranie, bo we mnie okazało się to złym zabiegiem, ale udało mi się znaleźć profil, czy ustawić tak profil. Profil wtedy znalazłem, żeby po prostu nie było przepalenia, żeby jako tako kolory były, a nie jestem aż takim zaawansowanym operatorem, żeby brać i działać. Jak działacie na gimbalu na przykład i włączycie tutaj za pomocą w aplikacji nagrywanie, to od razu Wam nagrywa też pliki na kamerze. Wideo, jak robicie oczywiście, więc na przykład włączacie tutaj i nagracie wideo, nagrywacie podgląd i możecie sobie przerzucać na przykład jak w N-Logu wygląda, albo jak czy AF i jak działa, to zresztą widzieliście tutaj, jak to bierze i wygląda. No. Tak to bierze i wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia. Oby dzisiaj do końca dnia było słonecznie, bo zamierzam spędzić ten czas w ogrodzie z moimi przyjaciółmi. Z ogrodu. Trzymajcie się. Zapomniałbym, podsumowując, czy bym kupił to urządzenie samo, tylko po to, by sobie w ogrodzie nagrywać obraz z kamery, czy do takich testów, będąc amatorowym youtuberem, który na tym nie zarabia? Nie. Nie kupiłbym. Kupiłem to pod względem biznesowym. Niestety do biznesu nie wróciłem, no ale plus taki, że mi przynajmniej sprzęt został, ten sprzęt cały, to mi został z tego, że myślałem o biznesie, a biznes z powodu choroby nie był kontynuowany. Ale jakbym miał to kupić typowo do nagrywania obrazu, to nie wybrałbym takie rozwiązania, jakie ma Jan z Norwegii. Po prostu, bo to nie ma sensu. Trzymajcie się ciepło. Powiem Wam, że córki tu przychodzą z każdej strony. Widzimy przebitki z wizjera dzisiaj. Dzisiaj nagrywamy z wizjerem, to jest mój fufel. Zimrodek. Jeszcze wziąłem drapieżnika, wziął chyba sokoła,
kupiłem do testów, ale jak dałem sokoła, to mi wróble uciekły. Więc zimurodek na razie jest na zewnątrz, sokół tylko chodzi taki większy, kowięczy tak do testów, żeby na przykład odwzorować takie same warunki przy jakichś tam testach obiektywów albo sprzętu. Słonecznik je. Sikorka. A je, zobaczcie jak fajnie wykrywa oko. O, jest tak, tak. Och, już jest. Zobaczcie. No tu trochę miał problem, bo z daleka było. I przepompował. Widzieliście? Tak przepompowuje. A to w lustrach normalne, bez lustrach normalnie. Normalny tak jest. Jest bardzo daleko i to przepompuje po całej skali. Ja mam teraz 3D, więc widzicie, jak przy 3D weźmie, jak zmienię AF na automat, no to zobaczcie, na automacie ręką ruszyłem. Widzicie? Wykrywa w całym tym. Ja wolę mieć jednak częściowo kontrolę nad tym, więc włączam 3D i w tym kółku jak jest, widzicie, to namierza oko. A co tam robisz? Domki mi tutaj wywiesiłem, a one mi robią gniazda nie tam, gdzie powinny. Są dwa małe szczury i jeden duży do mnie przychodzi. Myślę, drogę, ja teraz tutaj focę pod słońce. Więc są to dosyć trudne warunki dla sprzętu. Gdzieś tam byś uciekł. No, czy ja cię dam radę do. Aj, nie zdążyłem. Tu jest poruszone. Ładnie świeci słońce. Coś wspaniałego dla mych obolałych kości. Troszeczkę może do tyłu wezmę. Ale nie za dużo, bo to się wygodnie się działo. Super. No dobra, o, nagrywanie się wyłączyło, problem z kartą. Wygląda to tak. Odpinamy tutaj z HDMI, no widzisz, ściągamy, o, i mamy ściągnięte.
przytrzymam i wyłączę. I jest wyłączona.